najbardziej popularny błąd jest taki, że wrzuca się ofertę raz z jedną pulą zdjęć i czeka się, aż oferta się sprzeda. Agresywnie czeka na klienta. Agresywnie się czeka na klienta. Wystarczy zastosować naprawdę prosty zabieg z rotatorem zdjęć albo mieć przygotowaną pulę czy serię zdjęć, którą będziemy wykorzystywać, podmieniając chociażby główną miniaturę, która jest na listingu w danym serwisie ogłoszeniowym czy na naszej stronie internetowej. Business Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Witaj Macieju, cieszę się, że przyjąłeś moje zaproszenie, że będziemy się mogli Cię przyjechać i mogli porozmawiać na temat biznesu i nieruchomości. Maciej jest tutaj ekspertem i Maciej zajmuje się marketingiem nieruchomości, jakby ma duże doświadczenie, bo pracował w portalu internetowym, który właśnie sprzedaje nieruchomości, a teraz jest dyrektorem do spraw rozwoju w Abaza Nieruchomości. Tak jest. I z Maćkiem chcielibyśmy porozmawiać na temat w ogóle promowania nieruchomości, jak wypromować swoją ofertę, tak żeby ona jak najszybciej trafiła do klienta i żeby można ją po prostu szybko sprzedać. Proste. Okay, podobno wszyscy wiedzą, jak to zrobić. Tak, wszyscy wiedzą, ale różnie to wychodzi. Z mojego doświadczenia, bo oczywiście w serwisach ogłoszeniowych, oprócz tego, że pracowałem w jednym przez bardzo wiele lat, to do tego jeszcze śledziłem to, co się dzieje na innych. No i powiem szczerze, że z tym marketingiem nieruchomości, głównie w internecie, jest różnie. Bywa różnie. No, naprawdę. Januszu, w marketingu nie brakuje. No, tyle się mówi o strategiach. Ja wiele lat prowadzę różne kursy, czy przygotowawcze dla pośredników, o osób ubiegających się o licencje federacyjne i zawsze mam temat marketing nieruchomości. Proponuję różne strategie, takie naprawdę bardzo proste. Nikt prawie tego nie stosuje. Raczej każdy w pędzie życia i gonitwy za ofertami i klientami robi to bardzo po macoszemu i tylko i wyłącznie duże biura i wyspecjalizowane jednostki prowadzą naprawdę na odpowiednim poziomie marketing. Co w ogóle się w marketingu złego dzieje, jeśli chodzi o marketowanie ofert? No to niestety to, co się od wielu lat powtarza, chociaż i tak już jest bardzo duży progres. Oczywiście opis ofert, słabe zdjęcia, no w internecie sprzedaje wizualizacja, czyli musi być dobre zdjęcie. Powiem tak, że rzeczywiście z Tobą zgadzam, ale na przykład w ogóle zawiesiłem. Wiesz co, może pojedziemy sobie w kierunku w drugą stronę Puławskiej, to będziemy mieli trochę luzu, bo tam się po prostu jedzie i będziesz miał trochę miejsca, bo teraz wszyscy spływają do miasta. Osoby, które kupują nieruchomości na tak zwane cele mieszkaniowe, własne cele mieszkaniowe, chcą dotknąć nieruchomości, którą nabywają. Chcą jej dotknąć, chcą ją poczuć, chcą zobaczyć. W przypadku rynku pierwotnego to jeszcze dałoby się mieć dużo więcej. W przypadku rynku pierwotnego wydaje mi się, że to będzie pierwszy segment rynku, który będzie w ten sposób obsługiwany. Z prostej przyczyny. I tak teraz kupujesz dziurę w ziemi. Tak. Kupujesz plan, wizualizację, widzisz, że jest jakiś plac przygotowany pod coś, co będzie budowane. Tak. Ale resztę kupujesz tylko i wyłącznie wizualizację. I to jest tak, że po prostu jak technologia pozwoli pokazać coś, albo w taki sposób, jak teraz doradca pokazuje to w biurze sprzedaży, to wtedy będzie ten przeskok, prawda? No, ja liczę na to, że tutaj zamiast tej automatyzacji takiej pełnej wyeliminowania agenta, prędzej wejdzie w rolę VR i że klienci będą, agenci nie będą musieli tak często chodzić, pokazywać fizycznie nieruchomości, ponieważ będą mieli po prostu VR-owe wizualizacje, które będą udostępniali klientom, czy to w biurze, czy po jakimś dostępie, po podpisaniu umowy i że tutaj ten agent czy pośrednik nie będzie już miał tyle pracy związanej z jeżdżeniem, pokazywaniem 15 razy tej samej nieruchomości, bo będzie mógł się posłużyć już VR-em. Wyślę linka i tyle. VR jest o tyle wygodny, że rzeczywiście masz ten ład przestrzenny już tak zwizualizowany, że możesz poczuć się jakbyś był w środku. Oczywiście zmysł węchu nie poczujesz, no i nie dotkniesz tej nieruchomości. To zawsze może być coś, co jest stworzone komputerowo.
celowo i ktoś może Cię próbować przez to oszukać, ale jednak daje się większe. Daje się bardziej zaufać już VR-owej technologii i wydaje mi się, że na pierwsze wizyty w nieruchomości to będzie stosowane. Tak, no i myślę, że to już w kwestii roku czy dwóch, już teraz to jest. Ja sam zamawiałem na przykład do swoich mikroapartamentów wizualizacji takich VR-ze 3D. I... Ale VR-owe czy VR-owe, 3D? VR-owe. Mhm. VR-owe, oprócz tego, że fotorealistyczny 3D, to na bazie tego miałem jeszcze VR, gdzie jasne, można było sobie założyć gogle i teraz na przykład na YouTubie mam taki filmik nagrany, że na desktopie możesz sobie po prostu myszką jechać, jakbyś miał okulary, to z okularami. Tak? Super. I to działa, że w sensie to jest tak mało popularne jeszcze i jakby tak mało platform jest do tego, żeby to obsłużyć. I powiem Ci tak, decydenci bardzo często, oni są z tymi technologiami jeszcze nie zbratani. No. W sensie, że ci, którzy kupują nieruchomości, jak to młode pokolenie milenialsów wejdzie tak grubo na rynek i jakby będą mieli moc nabywczą, to wtedy się dopiero zacznie. W przypadku nieruchomości jest prosta zasada. Ktoś szuka po prostu oferty. Ludzie siedzą w telefonie. Behawioryzm poszukiwania ofert jest taki, że po prostu ciach, teraz mam potrzebę, szukam. Tak, wobec sobie... Przeglądam wszystkie oferty, zawężam kryteria i dziękuję. Te oferty, które spełniają odpowiedź na moje zapotrzebowanie, bo przeglądam. Jesteś w stanie w sekundę ocenić, czy to mieszkanie wstępnie, oferta Ci się podoba. Tak jest. A jakbyś miał oglądać 5-minutowy film nawet z zewnątrz agencję, tak jest, to byś się zanudził, byś nie miał na to tyle czasu. Nie? Kolega, który kupował ostatnio dom, wiesz, kiedy oglądał wideo, które było do nieruchomości dodane, jak robił parapetówkę. Pokazywał wszystkim, zobaczcie, jak mój dom jest, zima, nie wyjdziemy na dwór, ale zobaczcie, jak on wygląda w lato, bo agencja nieruchomości zrobiła do tego fajne wideo z drona. No właśnie, to jest coś, co przekonuje tak naprawdę i to uważam, że to jest stosunkowo droga sprawa w stosunku, ile kosztuje fotograf, albo żeby sam zrobić, a ile kosztuje zrobienie wideo. Dwa całkowicie odmienne koszty i lepiej chyba zainwestować w wyróżnienie, co sądzisz? Oczywiście, że tak. Wyróżnienia, podbijanie, praca nad ofertą, na dobrych zdjęciach, zmienianie tych zdjęć, zmienianie opisów, tak, aby jak największa liczba klientów się do nas zgłosiła. No, w przypadku opisu oferty, no, ważne jest też to, i w ogóle całego tego marketingu, trzeba sobie stworzyć tą całą buyer personę, czyli wyobrazić sobie, zwizualizować, kto tą nieruchomość nabędzie. I w ten segment trafiać. No i tam trzeba odpowiednią komunikację przystosować, odpowiednią retorykę, odpowiednie argumenty. Jeżeli to nie działa, no to zmieniać i inną buyer personę sobie do tego dopasować. Okej, okay. A jakbyś miał takie 5 punktów, które powinny być w ofercie, w opisie nieruchomości? W sensie... Prosta rzecz. Powiem Ci szczerze, najlepiej się sprawdza model opisu marketingowego AIDA. Naprawdę. I to portale wszystkie internetowe i strona internetowa jest bardzo dobrym miejscem do tego, ponieważ ludzie, którzy szukają informacji na temat konkretnej nieruchomości, czyli spodobały mi się zdjęcia i zerkam do treści, chcą mieć podaną treść. Krótką, przyswajalną, masz być, wzbudzić ich zainteresowanie, pokazać smaczek konkret, zainteresować na tyle, żeby było call to action i żeby się z Tobą skontaktowali. To jest najprostszy model i jak prowadzę różne szkolenia marketingowe właśnie dotyczące, gdzie wchodzimy właśnie ten obszar opisu oferty, model AIDA się najlepiej sprawdza. Wystarczy pokazać ludziom kilka przykładów, gdzie to są po prostu kilkuzdaniowe, krótkie opisy podzielone na segmenty i wchodzisz w mechanikę taką, gdzie każdą później kolejną ofertę tą metodą opisujesz tym kompletnie, schematem. Tym schematem. Mógłbyś teraz powiedzieć naszym widzom, tak? Co musi być na początku i bak, 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 punkt. Marketingowy opis w ogóle produktu, który się nazywa AIDA, to jest już jak ktoś czytał jakąkolwiek książkę marketingową, to na pewno się z pojęciem spotkał. Polega na tym, że najpierw wzbudzasz uwagę jakimś prostym zdaniem, czyli mieszkanie, tanie mieszkanie do wynajęcia na Woli, albo tam mieszkanie do wynajęcia 1400 zł Wola, gdzie człowiek, który szuka w tym segmencie nieruchomości, już wie, na górze ma informację o tym, że to jest taka nieruchomość. Następnie zbudzasz jego pożądanie, mówiąc o trzech najważniejszych atutach tej nieruchomości. Cicho z miejscem parkingowym, wyposażenie w stylu skandynawskim, czyli IKEA. Potwierdzeniem tego są zdjęcia. Następnie mówisz o konkretnych jeszcze dwóch, trzech atutach dotyczących samej tej nieruchomości, czyli jak jest położona,
jakie są jeszcze warunki dookoła oraz informacje na temat tego, że to jest rzeczywiście tanie i dlaczego, a następnie zadzwoń, nie czekaj, oferta, takie oferty schodzą z rynku bardzo, bardzo szybko, także zapraszamy do kontaktu. To jest bardzo prosty model opisu i produktu, i w ogóle nieruchomości, model AIDA. 14 minut już, patrz. To było 10 minut na kawce byliśmy, no. Lepiej, wiesz, lepiej kawę wybić, niż później jąkania wycinać. Dobre. Mózg nie pracuje jeszcze. No, szczególnie z rana. Co? Twoje drzwi. Moje drzwi? Naprawdę? No. Taki delikatny się staram być. A. Wiesz, a nie zepsuć. Nie dopłaciłem, wiesz, to za domykanie i po prostu teraz pokutuję. W ogóle oszustwo w ogłoszeniach odbija się czkawką wielokrotnie. Jest taka zasada, że jedna zła rekomendacja powoduje, niesie za sobą 10 kolejnych. Jedno dobre polecenie daje Ci 3 dobre polecenia. Dlatego nie warto oszukiwać. Kiedyś w Katowicach było takie biuro, które miało bardzo dużo ofert. W ogóle praktycznie mieli więcej ofert niż wszystkie oferty, które były na rynku. Oni mieli w jednym biurze i stosowali taką metodę, że puszczali wabiki. Oferty fikcyjne i za każdym razem, kiedy klient dzwonił, aha, pan szuka dwupokojowego, proszę tam zostawić do siebie dane, mieli zeszyt spisywane, mieszkanie jest chwilowo zarezerwowane, damy znać, odezwiemy się, jak tylko będzie wolne albo jak znajdziemy coś nowego. Klienci po prostu prawie tych ludzi w pewnym momencie zlinczowali. Prasa o nich pisała, naprawdę im się to odbiło czkawką, bo opisywali fikcję. To jest oczywiście jakiś taki radykalny przypadek i skrajny, teraz już coś inne stosuje, ale ten banał, który widzimy teraz w ogłoszeniach, w opisie nieruchomości, jest po prostu straszny. Ludzie nie chcą tego szukać, no to trzeba wejść po prostu w buty tego klienta i zapytać się, co ja bym chciał się dowiedzieć o nieruchomości, żebym dostał klientem. Konkret, jakbym był klientem. I tyle. To jest prosta zasada. Wiesz co, na przykład, co ty sądzisz o czymś takim, na przykład, jeżeli masz coś, na przykład jakąś rzecz, która jest taka dla nieruchomości niekoniecznie korzystna, na przykład piętro czwarte, czterech albo 11 z 10. Nie ukryjesz tego. Ja wiem, ale na przykład czasem jest tak, że jeżeli ty zainteresujesz klienta i masz naprawdę na przykład dobry standard, to on w pewnym momencie pewne rzeczy może, dobra, to przełknie. Czyli jakby docelowo nie szuka tego, ale na przykład później, dobra, to jest piętro, ale jest mieszkanie tak ładne, tak fajne, że... Że może go to przekona, iż ten mankament związany z tym, że to jest to piętro, to go nie przekona. O, kiedyś też się spotkaliśmy na szkoleniu z nieruchomości, w którym mówiłeś, jak się przekłada wydanie pieniędzy na podbicia ofert w różnych portalach, tak? Bo robiłeś takie testy. Tak, tak, robiłem takie testy. Wydawałeś pieniądze w różnych portalach i widziałeś, jakby to się przełożyło na konkretne telefony za konkretną ofertą. No właśnie, to badanie przede wszystkim polegało na tym, aby udowodnić, że jakość oferty, głównie zdjęcie, powoduje większą konwersję, a akceleracja w postaci doinwestowania jeszcze budżetem finansowym na wyróżnienia powoduje jeszcze kolejny skok konwersyjny. I to badanie polegało na tym, że przygotowałem bardzo popytowe nieruchomości tu w Warszawie. Oczywiście one były fikcyjne. Wykorzystałem swoje prywatne zdjęcia z różnych nieruchomości, stworzyłem ogłoszenia cenowo na pułapie średnim, takie, w które najbardziej celuje popyt. I zrobiłem je w taki sposób, że najpierw bez żadnych wyróżnień, oczywiście jako ogłoszenie agencyjne. To wszystko było jako agencja nieruchomości, nie była oferta prywatna. Wrzuciłem z bardzo słabymi zdjęciami. Takimi, które były gdzieś przyciemnione. Telefonem lekko przegięte, przyciemnione. No widać, że po prostu jakość tych zdjęć była słaba. Oraz opis dla każdej był dość chaotyczny i nie miał konkretów, tylko były wybrane takie właśnie puste hasła, że przytulne mieszkanie, albo cicha okolica, blisko do centrum. Zero konkretów, taki totalny banał, który najczęściej możemy spotkać i numer telefonu tam do agencji, którą sobie tam wymyśliłem. Te ogłoszenia mniej więcej 2 tygodnie były publikowane w 3 największych serwisach. To było i w Otodom, i w Gradce, i w Domiporcie. Konwersja mniej więcej była na poziomie średnio po 2 tygodniach 3 zapytań per ogłoszenie. Okej, ale mówimy o zapytań o mailach? Mówię o formatkach kontaktowych wypełnionych, nie o telefonach. Odsłonień telefonu było odpowiednio więcej, bo to było tam średnio kilkanaście na ogłoszenie.
Po 2 tygodniach. Pamiętajmy, że to jest Warszawa, to też te ogłoszenia było były słabo, tak. No, znaczy nawet było dobrze, bym powiedział, jak na te ogłoszenia, bo było po kilkanaście telefonów na tą ofertę, ale one były bardzo popytowe. Trafiały w segment, który wtedy ludzie poszukiwali. Zdjąłem te ogłoszenia, te same. I zrobiłem jedną prostą rzecz. Poprawiłem jakość zdjęć, tylko i wyłącznie balansując bielą oraz odpowiednio je kadrując w prostym programie, który się nazywa Picasa. Przygotowałem sekwencję tych zdjęć i zrobiłem opisy w modelu AIDA. Wrzuciłem na kolejne 2 tygodnie do tych samych serwisów. No i zmierzyłem konwersję. Okazało się, że wzrosła 2,5-krotnie w ciągu tych 2 tygodni. Czyli tak jak miałem około 5 formatek, tak miałem prawie 15 per ogłoszenie. Teraz są... I to było ogłoszenia standard. Teraz, bo to było 3 lata temu, prawda? Tak. A teraz to samo można zrobić w telefonie, poprzez aplikację, proste aplikacje, że nakładasz jakiś filtr albo po prostu automatycznie zdjęcie poprawiasz i w sekundę masz zdjęcie parę razy lepsze. Nie wiem, czy ty nie siedzisz trochę za wysoko, wiesz? Jeżeli mogę, to... No tak, popatrz sobie po moich kolanach, nie? Tak myślę, że wiadomo, że... Muszę sobie... Który guzik? O. Który tam? No, ile mamy już? 50 minut, spoko. Jeszcze... Bo tam jeszcze mówię. Wiesz, nie, chyba nie, no. Nie wiem, czy mogę obniżyć do... To na ciebie? Dawaj, już tak. Nie. O, ja się po prostu o tak. Pytałeś mnie, znaczy sugerowałeś kwestię związaną z tym, że podrożały usługi w internecie, w portalach związane właśnie z podbijaniem, wyróżnianiem. I w ogóle ekspozycją ogłoszeń. No ekspozycja to oczywiście, że podrożała. Wiesz co, no, ja trochę to rozumiem, ponieważ pracowałem przez wiele lat w portalu i wiem, jakie generuje koszty utrzymanie serwisu, szczególnie kiedy... I uwaga, to jest też wina branży i tego, co się w niej dzieje, jak rosną koszty marketingu internetowego. Same frazy AdWordsowe na frazy nieruchomościowe, na które się serwisy biją i uwaga, deweloperzy, którzy mają bardzo dużo pieniędzy, podrożały praktycznie o 300% w ciągu ostatnich 3 lat. Tylko i wyłącznie z tego powodu, że branża jest bogata, jest takie otoczenie konkurencyjne, które stać, aby płacić coraz więcej za frazy. Sami sobie strzelili w kolano. Tak, to jest trochę wyścig taki, tak? Wyścig od tego klienta, czyli poza tym muszą też wydać więcej pieniędzy, żeby skierować ruch na swój portal. Oczywiście usługi SEO-owe, cały w ogóle SEM, czyli i AdWords, i remarketingi, Facebook i tak dalej, no to są naprawdę koszty, które coraz bardziej rosną, ponieważ stawki w tych mediach są coraz droższe dla tej naszej konkretnej branży właśnie nieruchomościowej. No, branża jest dosyć bogata, intratna. Tutaj środkowym, bo tutaj w prawo trzeba będzie znowu jechać niestety. I to wynika z tego, że co, mnie nie stać, ja nie podbiję frazy, ja chcę być pierwszy na określoną, tak. Na określoną jest, frazę. Albo jesteś, jak jesteś na górze, to jesteś, a jak, tak. Jak jesteś dalej, to tak by ci nie było w ogóle. To jest, no i to jest taka bolączka, dlatego serwisy podnoszą ceny, bo niestety kosztuje ich bieżące utrzymanie. Poza tym, żeby mieć cokolwiek reinwestować w marketing, a to nie jest tak, że serwis ogłoszeniowy po prostu konsumuje to i robią tylko wyłącznie imprezy, odkładają mebitę, wystrzeliwują nie wiadomo jaką. Za serwery się płaci, tylko po prostu za skierowanie ruchu. No, za skierowanie ruchu. Trafik w internecie jest coraz droższy, mediów nowych nie przybywa. Oczywiście są sposoby ogólne dla agregowania trafiku taniego, ale my jesteśmy w specyficznej branży. U nas wymagania konsumenckie klientów profesjonalnych są takie, że chcą dostać zapytanie od osoby, która jest realnie zainteresowana nieruchomością i sprowadzić taki ruch, żeby była konwersja na ogłoszenia nieruchomościowe, jest bardzo trudna, ponieważ to jest wąska grupa osób i trudna do wyselekcjonowania całej masy internautów do tego, żeby ich przekonać, że oni są akurat są w potrzebie nieruchomościowej w danej chwili. Co innego, jak masz, wiesz, ubezpieczenia, albo jak sprzedajesz, nie wiem, majtki, skarpety, produkty, wiesz, ogólnodostępne, dla wszystkich dostępne, retailowe, to jest co innego. To możesz naprawdę ruch agregować, bardzo tanio kupować. Możesz zbudzić po prostu samemu potrzebę u kogoś, tak? Tak jest. I sposobów jest dużo. A w przypadku tej wąskiej branży, gdzie
gdzie musisz trafić w moment życia tej osoby, która szuka akurat nieruchomości. No nie namówisz człowieka, który myśli teraz zupełnie o innych rzeczach, tak jak tu z ulicy byśmy kogoś zaczepili. Słuchaj, zrób wszystko, ja ci pomogę, kup teraz sobie nieruchomość. Internet ma bardzo prostą zasadę, oblać się. No. Nie, tak? Tak. Czekaj, wiesz co? Nie mam tutaj żadnej pusteczki. Ajaj. Kukasz? Tyle tu. To do nas? Nie. No co ty, to by się odważył. No właśnie, bo już chciałem skakać. Już z kijem. Musisz sobie pas dać, wiesz. Nie mam tutaj wody. Dobra, o. No, no, mówię ci. Stare praktyki telewizyjne. Zasłonić plamę. Tak, tak. Jak możesz jechać z kawą na przykład, też nie będzie widać i prowadzić. Buziczek sobie to ci zaraz wiosnie nie będzie widać tej koszuli. Wszystko musi się sprowadzać do tego, że każde działania marketerskie musisz efektywnie mierzyć. Jeżeli masz ROI na odpowiednim poziomie, super. Możesz płacić dużo, ale też dużo na tym zarabiasz. Teraz ten artykuł, który się ukazał, jeden z dwóch w Rzeczpospolitej, który ma taki wydźwięk, że lamentują pośrednicy w obrocie nieruchomościami, bo ogłoszenia w OTD wzrosły ceny. No i pośrednicy się oburzyli, że robicie z nas biedaków za pomocą artykułu, co ci sobie klienci pomyślą, jak my bierzemy 3% od nich, kilka tysięcy za wskazanie adresowe, za pokazanie nieruchomości czy za transakcję, a szkoda nam 1000 zł na ogłoszenia. Co to w ogóle znaczy? Powiem szczerze, niefortunnie to jest odbierane w ten sposób, ale no coś w tym jest rzeczywiście, że pośrednicy zawsze mieli skłonność do narzekania, że za dużo płacą, a mimo wszystko dobrze zarabiali. Ja myślę, że najwięcej ucierpią chyba ci, którzy mają najwięcej słabych ofert. Jeśli ktoś ma umowę na wyłączenie albo dopiesza te oferty i ich pilnuje, tak, to oni zapłaci parę razy więcej. A jeżeli ktoś ma po prostu gigantyczną bazę i o niej nie dba, nie pracuje z klientem, bo po prostu ma fabrykę ofert, no to jego nie będzie stać. No i chyba dobrze, bo te oferty nie są jakościowe i chyba nawet takie portale same chcą wyeliminować takich graczy z rynku. Dla mnie z punktu widzenia kupującego, nabywcy, użytkownika, to co robi Oto Dom, że czyści higienę bazy i wymusza na tym, aby była tam unikalność ofert, uważam, że jest bardzo dobre, bo nie mam ofert, które są zduplikowane, nie wiadomo jakie, opisy i tak dalej. Mam wiarygodne oferty. Wiem, że biura niestety się irytują z tego powodu, no bo też tak rynek jest skonfigurowany, że no po prostu czasami się nie da i muszę na ofercie otwartej pracować. No tylko, że sami sobie zaśmiecają. To jest konsekwencja wielu lat, które no, agencje tworzyły na rynku taki standard, tak. I tyle. No. To jakbyśmy mogli takie podsumować i co zrobić z ofertą, żeby jakby ona skutecznie dotarła do klienta, którym chcemy zaprezentować ofertę mieszkania czy tam domu. Bardzo ważną kwestią jest, jeżeli mamy tych ofert kilka i to są nasze prywatne oferty, bo jesteśmy na przykład flipmeisterem, czy osobą, która po prostu zarządza swoimi portfelem swoich nieruchomości, swoimi ogłoszeniami. Strategia jest prosta. Zadbać o jakość publikacji, wybrać serwisy ogłoszeniowe, przynajmniej te największe, które są, nie dyskwalifikować tych darmowych, jak Gumtree, OLX, plus te płatne. OLX to nie jest darmowy portal. No, przepraszam, mówię w kategorii darmowe, że większość kategorii jest darmowe, tak, ale tak. Że ogłoszenia tam są, tak. Wybrać te serwisy ogłoszeniowe, wybrać największe serwisy ogłoszeniowe, zadbać o to, aby były dobre zdjęcia, dobre, czyli dobrze wykadrowane, dobrze doświetlone, żeby były ładne i czytelne, żeby po prostu pokazywały atuty tej nieruchomości. Zrobić opis nieruchomości w modelu AIDA, o którym wcześniej mówiliśmy, a następnie mieć dobrze wyeksponowany kontakt i dbać o to, że jak ktoś dzwoni, czy się z nami kontaktuje, to żeby responsywność była na odpowiednim poziomie. Następnie, jak już wybraliśmy media, i tu mówimy głównie o internecie, serwisy ogłoszeniowe, jeżeli mamy nieruchomość droższą, wiemy, że klient się może dłużej znać, albo jest bardziej wyrafinowany i potrzebuje bardziej wysublimowanej promocji, zrobić prosty landing page. Nawet na WordPressie, czy na jakimś innym formacie, gdzie będzie jeszcze dodatkowy opis tej nieruchomości, ale ten landing page nam będzie potrzebny do tego, aby na przykład wpuścić tam prostą kampanię AdWordsową. Jeżeli nieruchomość ma
takie cechy, że na przykład to jest, nie wiem, jakiś pałac, czy hotel, czy nie wiem, w kondo mamy zakupione kilka nieruchomości, które będziemy chcieli później tam komercjalizować, zrobić prosty landing page, do tego prostą kampanię AdWordsową, podłączyć Google Analyticsa i mierzyć konwersję. W marketingu internetowym jest bardzo ważne monitorowanie bieżące konwersji. Jest coś takiego też, jak robienie testów AB, czyli... Co działa, co nie. Co działa, co nie. Jakie medium, na przykład na jednym medium publikować ogłoszenie raz opisem, który daje nacisk na inne cechy, raz na inne cechy, zmieniać zdjęcia, tymi opisami zarządzać, zmieniać media, zmieniać też budżety na przykład na wyróżnienia, cały czas testować, aż wyprowadzi się taką ścieżkę już pracy z tym ogłoszeniem, że wiadomo, co najlepiej konwertuje, czyli ten współczynnik wydatków względem ilości konwersji i jej jakości, bo ta jakość też jest bardzo ważna, jest optymalna. Okay. Myślę, że no to jest jakby klucz, tak, żeby nie pchać, bo część osób, dobra, to wypchniemy tyle, ale później pieniędzy w marketing, a później nie są w stanie sprawdzić, no co, jak zadziałało, tak? Ile oczywiście kosztował klik, ile kosztował lead i jakby ile pieniędzy to przyniosło na końcu? Ile pieniędzy to... To jest też tak, że nie tylko jest marketing internetowy, no można kupić na przykład tak zwane szmaty i powiesić po prostu na nieruchomości sprzedam. To też bardzo dobrze działa, bo to działa na lokalesów. Ktoś, kto jest w okolicy, widzi, przejeżdża, że wisi informacja, że dana nieruchomość, mieszkanie jest do sprzedania. W skali to nie działa, ale powiem szczerze, że ja mnóstwo sprzedałem nieruchomości właśnie z banerów. I teraz jeżeli mam inwestycje i ogrodzę, to jak działa reklama internetowa, to po prostu jest zatrzęsienie w momencie, w którym my wieszamy banery. Banery. I ludzie po prostu lokalni przejeżdżają i chcą po prostu, i są kolejki w biurze wtedy. Tak jest, tak jest. Także tego też absolutnie nie lekceważyć. Marketing internetowy jak najbardziej, bo on jest tani, można go mierzyć, jest w ogóle super, bo jest nowoczesny i tam największa ilość użytkowników, ale ten tradycyjny offline'owy też. Wieszanie właśnie banerów, może na przykład jak jest spółdzielnia mieszkaniowa i ma klatkę, miejsce, gdzie jest tam to biuro całe, gdzie można przychodzić, płacić za czynsz i tablice ogłoszeniowe tam wrzucać. Sklepy wielkoformatowe, jak na przykład Auchan, czy nie wiem, kto tam jeszcze, kiedyś to miał Real, ale teraz powiedzmy Auchan, mają takie tablice ogłoszeniowe, gdzie można wypełnić karteczkę, wrzucić. Dać. Naprawdę, to działa. Gazetę można jakąś lokalną wykorzystać, z tym jest co prawda najgorzej, ale jest pewna liczba ludzi, którzy są w takim wieku, że oni jeszcze internetu nie znają, a szukają mimo wszystko inwestycji. Właśnie tu jest też problem, że często ludzie, którzy szukają, mają moc nabywczą, chcą kupić, albo tak, którzy sprzedają przede wszystkim, to są ludzie jeszcze z tego pokolenia, że internet jest takim złem koniecznym, ale to nie jest narzędzie codziennego użytku. Codzienne narzędzie, tak? Tak, no jest tak, także no, na pewno trzeba testować, no, uważać, żeby nie przeszacować to z budżetem, konsultować, jeżeli ktoś jakiś przyjdzie do kogoś z super ofertą, to konsultować czy z kimś, kto się zna na marketingu, czy ta oferta złożona rzeczywiście to jest coś atrakcyjnego. No. Fajnie. A w takim razie co? Macieju, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. Ja również myślę, dziękuję, sporo było bardzo przyjemnie. Treści tutaj przekazałeś naszym widzom. I gdzie Cię można znaleźć? Gdzie mnie można znaleźć? Tak. Na Facebooku zapraszam, Maciej Górka. Jestem bardzo transparentny, nie mam nic do ukrycia, chętnie każdemu pomogę, także i w nieruchomościach, czy marketingu nieruchomości, czy różnym doradztwie, to zapraszam. Też jeśli chodzi o kwestie PR-owe, to też jeden z moich koników, także super, zapraszam Was do kontaktu. Piątka. Jedź. Trzymaj się. O, to lubię. No i tak nie mogliśmy od razu jechać. Przynajmniej jakiś dynamiczny film będzie. To się dzieje. No, cudownie. Lepsze jak ten masaż w fotelu. Tak. Przeciążenia są. Pięknie. Jeśli chcesz być na bieżąco, subskrybuj mój kanał.